Od kilku tygodni dwóch mężczyzn wchodzi do instytucji miejskich w Jaworznie i nęka urzędników. Wszystko nagrywają i później publikują w serwisie YouTube. Sprawy poszły jednak zdecydowanie za daleko, bo jeden z nich zaatakował we wtorek komendanta Jaworznickiej Straży Miejskiej. Agresor został zatrzymany przez policję. Paweł Jędrusik. Na nagraniach opublikowanych w internecie główną rolę gra Rafał S., mieszkaniec Jaworzna, który pod pretekstem załatwiania swoich spraw w urzędzie uprzykrza życie osobom, które tam pracują. Bo ja jestem zaskoczony. Wielu może być zaskoczony. Mi to nie pasuje. To jakie moje prawo? No to jak panu nie pasuje, może pan wyjść. W wielu sytuacjach w jego sprawie interweniowała Straż Miejska lub policja, choć tak naprawdę jeszcze do wczoraj służby niewiele mogły zrobić. W zasadzie te interwencje mieliśmy codziennie. Były to interwencje z instytucji miejskich, a także głównie z Urzędu Miejskiego, z innych wydziałów Urzędu Miejskiego. Dotyczyły utrudnienia w realizacji pracy, nękania pracowników urzędu, niestosowania się do obowiązujących w urzędzie regulaminów, zakłócania porządku publicznego. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna obrał sobie za cel miejskich urzędników, ale niektórzy z nich obawiają się jego wizyty. To nosi znamiona zwykłego nękania, szykanowania, zaczepiania pod kątem tego, aby później efekt tego typu działań znalazł miejsce na YouTubie w popularnym kanale, gdzie pan ma dosyć dużą oglądalność i obawiam się, że jest to robione pod kątem wyłącznie zasięgów, natomiast cenę płacą urzędnicy, cenę płacą również mieszkańcy Jaworzna, bo każdy urzędnik odciągnięty od pracy dla miasta, dla mieszkańców, aby się zajmować tym panem, jego bliżej nieokreślonymi sprawami, no to są konkretne straty. To paraliżuje w pewien sposób pracę urzędu. We wtorek jeden z mężczyzn, którzy nagrywali materiały, zaatakował komendanta Straży Miejskiej w Jaworznie. Sprawa trafiła na policję, a mężczyzna został zatrzymany. Podobnych zawiadomień jest więcej, wśród nich takie, które dotyczą nękania czy kradzieży. W związku z tymi zawiadomieniami my wykonywaliśmy w tej sprawie czynności procesowe, przesłuchiwaliśmy świadków, przyjmowaliśmy zawiadomienia o przestępstwie. I całość zebranego materiału dotychczasowego przesłaliśmy do prokuratury rejonowej w Jaworznie celem zapoznania się z materiałem dowodowym, no i uzyskania dalszych dyspozycji w tej sprawie. Sprawą zainteresował się już także serwis YouTube, który usunął niektóre z nagrań Rafała S.